Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jesteśmy Volrund, jakkolwiek by to nie brzmiało. I mamy tutaj dwa zadania tak naprawdę do wykonania. Porozmawiać z jakimś jednym typkiem i odszukać broń ceremonialną. Co, gdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Ale tak, w pobliżu mamy... Za nami... Dokładnie za nami jest jedna z miejscówek, które miałbym zwiedzić. Bardzo, bardzo blisko. O kurde. Czyżby ktoś tu się zamknął? A ci co tutaj robią? Jadem chętnie. I złota trochę. Drewniane drzwi. No już myślałem, że zareglowane z drugiej strony. Ty jesteś... Mogące bóstwa. Jesteś. Naprawdę jesteś. Straszliwy czarny sakrament zadziałał. Okej. Tak, na to wygląda. Cóż, nie będę już marnować twojego czasu. Chcę wyznaczyć cel. W zasadzie nawet kilka. Śmiem twierdzić, że praca, którą oferuję, ma większą wagę niż wszystko, co wasza organizacja przeszła w ciągu ostatnich, cóż, stuleci. Ciekawe, kontynuuj. Jak mówiłem, chcę wyeliminować kilka osób. Szybko zauważysz, że cele, jak również sposoby na pozbycie się ich są bardzo różne. Czy jeszcze sposoby? Jestem pewien, że ktoś twojego pokroju nawet może czerpać z tego radość. Musisz jednak wiedzieć, że te zabójstwa mają jedynie utorować ci ścieżkę do najważniejszego celu. To prawdziwy powód, dla którego rozmawiam z mordercą w trzewiach tej obrzydliwej krypty. Chcę bowiem dokonać zamachu na... No. Cesarza. Okej. O, cudownie. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem rad, słysząc to. Tak długo czekałem na ten dzień. Tyle planowania, tyle manewrowania. Zupełnie jakby gwiazdy w końcu ustawiły się we właściwym porządku. Ale no, wystarczyło tylko zrobić czarny sakrament. Zanieść to swojemu... przełożonemu. Rexus, przedmioty. Co ty chcesz mi tutaj dać, kolego? Proszę, proszę. Zapieczętowany list wyjaśni, co trzeba zrobić. Ten amulet jest dość cenny. Powinien pokryć wszystkie wydatki. Czy ja wiem? Zobaczmy. Cóż to za amulet? Diadem... 1000. Czy ja wiem? Zalakowany list. Myślicie, że mogę to otworzyć? Czy raczej tak średnio? O, tutaj zrobiliście sobie czarny sakrament. Trzeba ci czegoś jeszcze. Wiesz co, nie, nic mi już od ciebie nie potrzeba. Ja sobie tylko tutaj sprawdzę, co tutaj ciekawego jeszcze mogłoby dla mnie być. Przysięgałem służyć. Tutaj też. Nie zapominaj o tym. No i w sumie tak naprawdę, jeżeli chodzi o to zadanie dla Mrocznego Bractwa, to by było tyle. A ja tutaj mam jeszcze coś do zrobienia. Odszukaj ceremonialną broń. Może uda mi się pozyskać z wolą dwie sztuki broni ceremonialnej, które pozwolą mi dostać się do kopca starca. A czym jest kopiec starca? Musiałbym dokładnie przeczytać pewnie. Jeszcze w tych zapiskach, notatkach. Ale chętnie w sumie pójdę dalej i spróbuję. A, wymagany przedmiot. Chętnie spróbuję, kurde, zdobyć tą broń ceremonialną. Się troszeczkę pogubiłem, powiem szczerze. Drogi. Ciekawe czy... Kolega chyba nie ma zamiaru tutaj zejść. Ja nie uaktywniam tych płyt naciskowych, przypominam. Więc mnie to nie straszne. Kurde, mściciel. Fuck.
Właśnie o to mi chodziło. No. I o to mi właśnie chodziło, żeby kolega sobie wszedł tutaj na pułapkę i tyle po nim płakali. Dobra, draug mściciel, chętnie sobie od ciebie wezmę coś. A teraz pytanie, w którą stronę? Jakąś mapkę bym potrzebował, taką pomniejszą. W którą stronę mam się kierować? Prosto w lewo i w prawo. Czyli tu, w lewo. Co ty masz ciekawego? Dobra. Opa, pa, 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 pa. Nie. To nie do końca tak działa. Gdzieś tu musi być jakieś inne przejście. Tutaj. Prawdopodobnie tutaj. Jeszcze jakieś inne górne przejście, tak? Jest. Dobra. Czyli nad tym wszystkim. Czy ktoś tutaj jeszcze ma zamiar? Jasne, że tak. Kolega. Nie ze mną te numery, okej. Czaszka. To raczej nie to. Za drzwiami. Czy coś to będzie. Czy coś będzie tego pilnowało? O, swoją drogą. Złoto. Nie ma tu nic. Prawdopodobnie wyjdą. Tak też myślałem. Tak też myślałem, ale widzę, że za długo nie pożyli. Miecz ceremonialny, tylko że on jest dosyć ciężki. Mam nadzieję, że jako przedmiot questowy nie obciąża mnie, chociaż nigdy tego nie wiadomo. No i teraz jeszcze potrzebna mi jest ceremonialna broń. Jeszcze jednak ceremonialna broń. Gdzie jest jeszcze jedna część? Łojejku, gdzieś tam daleko. Dobra, wracamy sobie. Czemu by tego nie zrobić, co? Jak już tu jesteśmy, to czemu nie tutaj prawdopodobnie, co? O, już tutaj widzę kolegę, który sobie wypoczywa. No! No właśnie. Ty będzie wypoczywał ich pewnie o wiele więcej. Oczywiście, że tak. Nie ma nikogo. Up. Nawet ich nie przeglądam. No i co, koleżko? Któryś jeszcze jest ciekawski? Czy to jest mściciel? Tak, to jest mściciel, więc będzie trochę z nim ciężej. To jest z kolei pan śmierci. No, już trochę. Nie! Ja. Roda. No tak, pan śmierci klęka przede mną. Jak mi przykro. O Jezu, ile tu jest w ogóle płyt naciskowych, czy wy to widzicie? Ile tu jest płyt naciskowych? Oni sami się, kurde, prosili o zgon. Ebonowy łuk. Ja bardzo chętnie. No, to już sprawdzę tego mściciela. Amuleta Katosza będzie dobrą. Dobry do sprzedania. Tylko teraz tak. Etykieta buławy. A gdzie jest? A, tu jest. Otwórz kopiec starca. Tylko co ja w tym kopcu starca będę mógł znaleźć? Prawdopodobnie było w tym całym notatniku, musiałbym go dokładnie przejrzeć. I nie przeczytałem dokładnie, tak to widzicie, człowiek. Później nie wie, po co idzie. No ale dobra. Otwórzmy. Zrobię sobie jeszcze ciche chodzenie. A, teraz kurczę, dalsza wyprawa. Ahoj, przygodo. Pokonaj typka, tylko że on jest bardzo, bardzo daleko. Jeszcze musimy przejść w konkretne miejsce. U.
Czy ja dobrze słyszę? Tu jest gdzieś... Tu gdzieś słychać słowo, którego mogę się nauczyć. Czy ja mogę wejść wyżej? Bo tam goście mi nad głową chodzą. Mściciel, nie mściciel i tak, kurde, nie potrafi walczyć. Czy to jesteś ty? Tak. Teraz tak, mam go pokonać. Jeszcze tutaj z kimś będę miał walczyć. Kim ty jesteś? O, shit, mściciel. Dobra, mściciel mścicielem, ale jednak, kurde... Teraz tak, Pana Śmierci postaramy się tutaj ołowić. Czy on gra... Ej, on chyba dual wielding ma. Dwie bronie. Już jest cały czas okładany. No nie ma szans! Nawet taki duszek jak ty nie ma szans ze mną. Zamknięte usta, jak ładnie. Eliksir celnego strzału. Elfi miecz. Opłaca się nawet. I Eduj, to jest chyba jego miecz. Tak, Eduj i Okin. Nawet dosyć, no, wartościowe bronie, więc sobie je weźmiemy. Mikstura odporności na magię, obfitej kondycji, co moje strzały. Jeszcze coś ciekawego. Lekkich stóp niewidzialności, wow. Kufer. A w kufrze szklany łuk z mroku war... a czego się tego nauczę? Broń jednoręcznej. Broni jednoręcznej, dobra. Pytanie, gdzie tutaj słyszę... Gdzie tutaj, skąd słyszę, dochodzi mnie ten mój krzyk, którego mogę się nauczyć. Prawdopodobnie jeszcze tam dalej, co? A, jest! Proszę bardzo. Nice. Dobra, więcej nie przeglądamy sobie. Wracamy. A tu. A tutaj nie byłem. Dobrze, że tutaj przyszedłem, co? Otwieranie zamków. Te urny bardzo chętnie sobie przejrzę. Sztylet smoczego kapłana. No, to tak średnio najeżę. Niewielki labirynt. No, to nic mi nie daje ani żadnego zadania, ani żadna umiejętność. Na pogrzebowa 6. Okej. I tyle. Dobra, spadamy na dół. Spadamy na dół. Teraz tak, w którą stronę to się szło? Tędy. I w sumie takie małe zadanko. Gdzieś tam po drodze wykonaliśmy. Mamy jakieś fajne bronie. Później sobie je będę pewnie przeglądał w wolnym czasie. Ostatnio tego wolnego czasu mam mało. Więc trudno mi z tym przeglądaniem, ale jednak. No co jest? Kurde. Ktoś wbił tak ten topór, że nie da się przejść. Ten topór mnie blokuje chyba właśnie za każdym razem. I w tą, i we w tą. Dobra. Przekażemy Astrid i miecz. I amulet. Znaczy, list i amulet. Jaki miecz? Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Aż mnie korci do tego, żeby otworzyć ten list zalakowany. No kurde, bym zapisał grę, otworzył, przeczytał i wiecie, wczytał, nie? Żeby on był zalakowany, bo być może się zorientuje, że ja go odpieczętowałem. Ale nie zrobię tego. Będziemy lojalni, chociaż prawdopodobnie i tak zostaniemy gdzieś tam w pupę kopnięci w pewnym czasie. Jesteś zawsze tak jest. Dobrze. No i co? Udało ci się spotkać tego Motiera? Czego chciał? To jakaś kpina. Czemu? O co chodzi? Na Sitisa ty nie żartujesz. Zamordować cesarza Tamriel. Mroczne Bractwo nie próbowało czegoś takiego od zabójstwa Pelagiusa. Właściwie to nikt nie ośmielił się podnieść ręki na cesarza Tamriel od czasu zamordowania Uriela Septima. A to było 200 lat temu. Nie, na pewno by tego nie zrobiła i... Nie wiem dlaczego, ale postanowiła przekazać ci informację Motiera. Nie wiem dokładnie, co tu się dzieje, czy ty jesteś słuchaczem, czy to tylko przypadek, czy co. Ale to, co nas czeka...
oczywiście, że przyjmiemy. Jeśli nam się uda, Mroczne Bractwo będzie budzić strach i szacunek, jakim nie cieszyło się od wieków. Myślisz, że przepuszczę szansę, by doprowadzić swoją rodzinę do chwały? Ale to wszystko jest trudne do przetrawienia. Potrzebuję czasu, by przeczytać list i obmyślić nasz następny ruch. I jeszcze ten amulet. Czym jest ten amulet? Myślę, że ten amulet trzeba wycenić. Chcę wiedzieć, skąd pochodzi, ile jest wart i czy da się go bezkarnie sprzedać. Jest tylko jeden właśnie, to człowiek, nie jest złoto. Który może nam pomóc. Delvin Mallory. To niezależny paser działający w Kniniu. Daj mi ten list. Spokojnie. Zanieś Maloremu amulet, dowiedz się wszystkiego, co możesz i sprzedaj, jeśli będzie chciał go kupić. Zaoferuję ci akredytywę, a ty się zgodzisz. Mroczne Bractwo robiło już interesy z Delvinem Mallorym. Można mu ufać. Ja też mu posprzedawałem parę błyskotek, więc spoko, znam typa. Może nawet, kurczę, da nam więcej niż dałby komuś innemu. Mam przynajmniej taką nadzieję, z racji tego, że się znamy. Chociaż ja raczej powinienem wziąć mniej z racji tego, że się znamy. Ale w końcu, kurna, biznes is biznes, prawda? Więc może jednak nie ściemniajmy, nie obniżajmy ceny, ani jedna, ani druga strona, tylko dajmy sobie tyle w łapę, ile będzie trzeba. Mam nadzieję tylko, że mnie nie oszuka na wartości tego amuletu. No niby wartość jego jest 1000, tak? No, coś mi się wydaje, że będzie czymś więcej niż tylko takim ze zwykłym amuletem. On wygląda nawet inaczej. Z jakiej epoki pochodzi, co? Dlaczego gość nam w ogóle dał to w rozliczeniu? Dobrze cię widzieć. Zamiast normalnego złota. Normalny, kurde, sztuk złota. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Dzień dobry, Delvin. Trzeba ci czegoś. Dla gildii wszystko. No tak. Proszę, Bractwo. Aha, rozumiem. No proszę, wszędzie masz nowych znajomych. Czyli... jak się wiewa? Astrid? Czy ty masz katar? Kiedyś do mnie zajrzy. Moglibyśmy się czegoś napić. Porozmawiać. Zadłużyłeś się w niej. Ale do interesów. Zaraz. Oczywiście. Jaki interes? Ty we wszystkich coś się zadłużasz ostatnio, takich kurde festbabach z charakterkiem ostrych. Popatrzmy. Skąd ty to masz? Nie mów. Nie chcę wiedzieć. To amulet Cesarskiej Rady Starszych. Kuty indywidualnie dla każdego z członków. Warty małą fortunę. Nikt by go dobrowolnie nie oddał. Słuchaj, nie mnie mówić Mrocznemu Bractwu, co ma robić, ale jeżeli członek Rady Starszych zginął z twojej ręki, to lepiej kupić to amulet Rady Starszych? Och, tak, tak, naturalnie. Za ile? Zaczekaj chwilkę. Proszę, to list kredytowy wystawiony tylko na Astrid. Obowiązuje na wszystkie oferowane przeze mnie usługi i przedmioty, zgodnie ze standardową umową. Zanieś go swojej uroczej kochance i przekaż jej moje wyrazy uszanowania. Nie jest moją kochanką, ale okej. List kredytowy. Czym jest ten list kredytowy? Nie orientuję w takich rzeczach. List kredytowy. Astrid, niech będzie ci wiadomo, że ten list wart jest 15 tysięcy septimów, które możesz wydać na dowolne dobra i usługi, jakie jestem w stanie sprzedać. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj znać. Na zawsze twój Delvin Mallory. Czyli on nam wystawił tak jakby czek, albo bon na 15 tysięcy do wykorzystania w jego sklepie. Można tak to już trywialnie powiedzieć. Prawdopodobnie coś w ten deseń. No to tak średnio, bo ja bym wolał ten hajs wydać jednak w takiej postaci, wiecie, normalnego złota, nie że ja będę musiał tylko i wyłącznie u niego to wydać. Co on ciekawego może mi zaoferować? Nie wiem. Właśnie, muszę zobaczyć, u kogo mogę sobie
zniwelować grzywnę za moją głowę, bo w jednym z miast chyba jest grzywna za moją głowę wyznaczona. Już o tym wspominałem ostatnio. Masz list na 15 kafli. Dobrze, że jesteś z powrotem. No i co mówił Mallory? Amulet jest prawdziwy? Tak. Rada starszych? A, to sporo wyjaśnia. Motier, ty niegrzeczny, niegrzeczny chłopcze. Zatrudnić mroczne bractwo, by awansować? Pysznie. Mallory chciał kupić amulet? Doskonale. Możemy w takim razie zaczynać. Albo raczej ty możesz zaczynać. W końcu to z tobą rozmawiała nocna matka. Czy ja mam znowu i z nią pogadać? Mam nadzieję, że masz jakieś lepsze ciuchy, bo idziesz na ślub. What? Cóż, to będzie coś w stylu publicznego wesela i powinno być bardzo miłym wydarzeniem. Wmieszasz się w tłum gości, spróbujesz tortu i zasztyletujesz pannę młodą. O tak, kurde. Musisz zabić pannę młodą w czasie ślubu. A mawiają, że romantyczność umiera. Na imię ma Vittoria Vici. Nadzoruje interesy kompanii wschodniocesarskiej w Samotni. Ślub odbędzie się właśnie w tym mieście, w niebiańskiej świątyni. Jej śmierć spowoduje zamieszanie, a tego właśnie chcemy. Vici pewnie często będzie się zwracać do gości, co jest zwyczajem ślubnym. Jeśli zabijesz ją podczas takiej przemowy, obiecuję sowitą premię. Ruszaj. I przekaż pannie młodej moje pozdrowienia. Czyli premia podczas przemowy, tak? Przerwane czas milczenie. Czas ruszyć do Samotni i dać cesarzowi motywację do... Póki śmierć nas nie rozłączy. Zabij Wiktorię Vici. Czy to będzie takie proste? Czy to będzie takie proste? Mam zabić ją na jej ślubie. To jest tak średnio na jeża. A zaraz! Ja w Samotni mam grzywnę. To chyba Samotnia wyznaczyła za mnie grzywnę. Co prawda ona jest mała. Mogę się od niej wyłgać. W sensie powiedzieć, że nara. Ja on powinien w sumie to mała grzywna, więc ale nie pokazuje mi się więcej na oczy. Więc coś ciekawego. Czy to będzie za dnia? Zaraz jest po południu ta godzina, więc się prześpimy gdzieś tam do 6, do 7 rano. Nie wiem, o której oni mają zamiar zacząć tą ceremonię. No i styknie. Widzę, że wszyscy w takim razie... Tu jestem totalnie widoczny. Lepiej nie zbliżać się. Nie obchodzi mnie to, Jari. Niezależnie ile razy spytasz. Możesz chcieć to jeszcze przemyśleć. Gdzie to będzie? Zaraz, to może będzie tutaj. Kurde, ale ja tam wejść nie mogę. Macie to zignorować. Skupcie się na celu. Kurde, no tak średnio wam powiem, bo tutaj pełno strażników jest. To typowe dla cesarskich. Mówicie o Skyrim. Tak się cieszę, że Vittoria i Jasgeir zdecydowali się na publiczne wesele. Jesteście z Cyrodiil. Nic o nas nie wiecie. Dopóki nikomu nie wchodzę w drogę, strażnicy się mną nie przejmują. Wiem, że gromowładni nie chcą podporządkować się cesarskiej władzy. To podżegactwo i zdrada. Miałem po prostu ją zabić? Dostanę premię, jeśli zdołam zgładzić Vici, gdy będzie przemawiała do tłumu. A gdy elfy wkroczyły do twojego... A kiedy będzie przemawiała do tłumu? Umiłowany... Cyrodiil. I wszyscy chwycili za broń i stanęli przeciwko nim. Już trzeba poczekać. Przeciwko Dominium? Co? To akurat na mnie świeci. To Dominium to byli najeźdźcy. Stopy... Dopóki nikomu nie wchodzę w drogę, strażnicy się mną nie przejmują. Nasze obyczaje. Dokładnie o to mi chodzi. Vittoria nieźle się ustawiła wychodząc za Asgeira. Jest całkiem przystojna. To? Straszna nuda na tym ślubie. Szkoda, że nie ma żonglerów. Czemu śpiewasz na mnie?
No, będzie przemawiała. No nie ma zamiaru chyba przemawiać, co? Coś się dzieje. A do tłumu chyba tak ogólnie do tłumu. W takim razie trzeba się za nimi... Kurde, spadają stąd. Tak się cieszę, że Wittoria i Asgeir zdecydowali się na publiczne wesele. Dobra, chodźmy za nimi. Zobaczmy, gdzie oni pójdą. Dobrzy mieszkańcy samotni. Dobrze się wszyscy bawicie? Proszę, jedzcie, pijcie i radujcie się tego szczęśliwego dnia. Macie to zignorować. Skupcie się. Wittorio, nie! Astrid kazała mi nic. No, chciałbym, żeby to była raczej... Panna młoda została zamordowana! Pomocy! No, została. To fakt. Kurde, że tylko mam nagrodę za głowę 1000. Ciekawe, czy ja jestem w stanie zrobić to w takiej formie, żeby nikt mnie nie zauważył. Ej, zaraz. F7 czy F8? Jest szybkie wczytanie? Czytaj grę, dobra, autosave. Zaraz. Szybki zapis był tutaj. Zobaczmy, czy ja mogę bezpośrednio... Żyjemy w czasach, gdy groza szerzy się wszędzie. Czy to za sprawą wojny, czy smoka. Ale błagam was, dzisiaj, tutaj... Małżeństwo polityczne, zawarte radujcie również się. Doprawdy, dziękuję wam wszystkim raz jeszcze, bo było to najlepsze wesele, jakie kobieta może sobie wymarzyć. Wittorio! Nie! Astrid kazała mi panna mieć na ciebie pomoc. Została zamordowana! Pomyślałem, że przyda ci się pomoc, gdy Astrid kazała mi mieć na ciebie pomoc. Pomyślałem, że przyda ci się pomoc, gdy ale pytanie jest jedno. Czy w tym momencie nagroda za moją głowę jest tutaj? Przestępstwa. Największa nagroda 1000. Czyli co, ja nie jestem w stanie w ogóle w jakiś sposób uniknąć tego ataku? No to średnio bym powiedział. A niebieska świątynia? Czy ja z niebieskiej świątyni jestem w stanie jakoś uciec? Bo tu widzę, że aktualnie od razu wszyscy mnie atakują. Z niebieskiej świątyni to ja tak średnio jestem w stanie w ogóle gdziekolwiek pójść, co? Może gdzie postawił ktoś to? Świątynia wow! Ile tutaj kapliczek macie! Akatosza, Dibelli, Kinneret, Arkaja, Stendara. Tutaj nie masz nic. Koleżanko Mary, Irianosa. Ciekawe, czy mogę wszystkie te nosić na sobie. Zaraz, magia. Jasne, że tak. Nie. Zaraz. Nie, tylko i wyłącznie jedna kapliczka, sorry. Wyleczono wszystkie choroby. Kurde, szkoda trochę, że ja nie jestem w stanie tego jakby zrobić to jakby... No nie wiem, po cichu, nie? Nie jestem w stanie tego zrobić po cichu. Tak totalnie, żeby nikt mnie nie zauważył. A chciałbym. Tylko pytanie, czy czasem ten gość, który przychodzi mi pomóc, nie przeszkadza mi bardziej? Ja bym sobie, kurde, wziął, wypił jakąś miksturkę niewidzialności. Groza szerzy się wszędzie. Kurde, właśnie, mam przecież jakąś miksturkę niewidzialności, prawda? Ostatnio przez 20 sekund. Mikstura krótkiej niewidzialności. Czy to za sprawą wojny? Aż mnie świeżbi, żeby sprawdzić sobie. Dopóki nikomu nie wchodzę w drogę, aż mnie korci, żeby sobie wypić ją. Dobra.
Ja chcę to sprawdzić, czy jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek nie pokazać się na... No oczy. Pomocy! Niech ktoś pomoże! Proszę! No i jakim cudem? Panna młoda została zamordowana! Z pomocy! Najlepiej jak potrafi. Dobra, nie ma opcji w takim razie chyba tego zrobić. Ten kurde frajer, co mi przychodzi, kurde, niby pomóc, to tak naprawdę wziął, przyszedł i wszystkich na mnie ściągnął. Przecież dopóki on się nie pojawił, nagle tak z dupy się pojawił. To było wszystko dobrze. A teraz kurde, jak on tylko wlazł, to wzięli i mnie kurde spostrzegli. A byłem na niewidzialności, no. Co za Paulstein, niech on tam zginie sobie. O Boże. W sumie czy ja mogę bezpośrednio... Ciekawy jestem, czy ja mogę bezpośrednio od razu... Jak nie ma jeszcze wrogów w pobliżu... Na przykład uciec, nie? Złoś się z powrotem do Astrid. Spoko, nie ma problemu. Bo w sumie jestem w takim miejscu, skąd mógłbym bezpośrednio się teleportować, tylko że wtedy mogłoby mi wypisać, że wrogowie są w pobliżu, nie? I nie możesz. O, zdenerwował mnie ten typ. No do tego doszedłem po tych kilku wczytaniach, że ten gość psuje mi całą zabawę. Niepotrzebnie on w ogóle tam przyłazi. Jakbym zarzucił sobie niewidzialność, by mnie nie zauważyli, a jak on zaczął do mnie gadać, to nagle wszyscy się zorientowali, że ja to jak. Kurde, na niewidce. Wieści rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Ach, się zdenerwowałem, no. Kuzynka cesarza, Vittoria Vici, zamordowana na własnym ślubie. Świetna robota. Ciekawe, czy jego eminencja to też zignoruje. Morderstwo Vici wprowadziło Mroczne Bractwo na ścieżkę, którą od wieków nie podążało, prowadzącą do zamordowania cesarza. A teraz twoja nagroda. Unikatowe zaklęcie przywołania legendy Mrocznego Bractwa. Jego dusza służy nam po śmierci, tak jak jego ciało służyło nam za życia. A, no i oczywiście premia za zabicie Vici podczas przemowy. Zgodnie z instrukcją. Złoto. Czyste i proste. Wydaj na co chcesz. Teraz świetnie. Czas przejść do kolejnego etapu planu. Porozmawiaj z Gabrielą. Pomaga mi zorganizować dla ciebie kolejny kontrakt. 1250 i widmowy zabójca. Widmowy zabójca. Czym jest widmowy zabójca? Prawdopodobnie w magii. Jest. Czas. Przywołuje ducha legendarnego zabójcy Luciena, La Chance. Wywalczył po twojej stronie, póki nie zostanie pokonany. No, coś chyba się tutaj zbugowało z czasem, tak mi się wydaje. Dobra, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.